Piłka nożna dla kibiców to hasło kibiców, właśnie stosowane często w sytuacji, kiedy z jakiegoś powodu nie mogli wejść na stadion. Owszem, piłka nożna jest dla kibiców, ale nie wszystkich. Ci, którzy podczas sobotniego meczu Ruch Chorzów Górnik Zabrze zdewastowali trybuny gości, serwerownie i toalety, nigdy już na żaden stadion wstępu mieć nie powinni. Fatima Orlińska. Jak mówią organizatorzy, to pseudokibice Górnika Zabrze mają być odpowiedzialni za wielotysięczne straty, które poniósł Stadion Śląski. Wciąż trwa szacowanie kwoty, którą pierwotnie będzie musiał zapłacić organizator, roszcząc następnie zobowiązanie od klubu Ruchu Chorzów. Doszło do olbrzymiej dewastacji zarówno infrastruktury teleinformatycznej stadionu, jak i łazienek. Pourywano, wyrwano wszystkie drzwi. Serwerownia była zabezpieczona podwójnymi drzwiami metalowymi. Drzwi zostały złamane na pół, dosłownie. Był to jakiś naprawdę taki niekontrolowany wybuch agresji. Prezes Ruchu Chorzów dementuje oświadczenie wydane przez zarząd Górnika Zabrze. Informuje, że to grupa gości zaczęła prowokację jeszcze na trybunie w sektorze gości. Na zorganizowanej w poniedziałek konferencji mimo zaproszenia nie pojawił się przedstawiciel Górnika Zabrze. To nie kibice, bo kibice to rzesza wspaniałych ludzi nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Tylko że pseudokibice Górnika Zabrze zniszczyli, zdewastowali sektor gości. I tutaj, żeby była jasność i klarowność, bo nie zawsze się to tutaj jakby spaja. Przed meczem wszyscy sprawnie bardzo weszli na stadion. Pierwsze zakusy tutaj takiej prowokacji miały ze strony właśnie pseudokibiców Górnika, którzy sforsowali bramę i przeszli na dolną część trybuny i z tego się zaczęła gdzieś tam delikatna awantura. Stadion Śląski złożył już w tej sprawie zawiadomienie na policję. Na razie nikt nie został zatrzymany. W trakcie meczu doszło do odpalenia materiałów pirotechnicznych, do konfrontacji ze służbą ochrony, a także do zniszczenia infrastruktury stadionu. W tej chwili chorzowscy policjanci pracują nad tym, aby ustalić personalia osób, które dopuściły się tych przestępstw. Górnik Zabrze w swoim oświadczeniu podaje, że do zniszczeń doszło w momencie, gdy to kibice Ruchu Chorzów próbowali sforsować bramę i wtargnąć na sektor gości. Według relacji klubu z Zabrza ochrona miała powstrzymywać kibiców Ruchu. Na razie wiadomo, że poniesione straty szacuje się na kilkaset tysięcy złotych. Sektor dla gości jest zamknięty, jednak zaplanowane imprezy nie są zagrożone.